Dzisiaj jesteśmy w Janam. Janam jest pod francuskim zarządem. Tyle się dowiedzieliśmy, ale jest w Indiach. I podziwiamy tutaj, co podziwiamy? Taką fajną fontannę, taką fontannę. Dwa słonie. A czym jest ta fontanna? Czym, ty wiesz? Ta fontanna to tak na dobrą sprawę Shiva Lingam, czyli połączenie Shiva oraz bogini Parvati. O, tu Artur jest ze mną, Przybylski. Artur Przybylski, bardzo miło. Tak. Siemano. Nauczyciel kataku, klasycznego tańca indyjskiego z Delhi. Jest tutaj ze mną, z nami wszystkimi, będzie w Rajapudi prowadził zajęcia i nie tylko w Rajapudi. Dla dzieci indyjskich w wiejskich szkołach. Ja się cieszę, że jesteś. No ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. Uroczo, gorąco, niemiłosiernie. Bardzo gorąco, ale no, miejsce przyjemne. Trochę rybami tutaj zajeżdża. Ja szukam kosza na śmieci. To jest właśnie ten ból. O, tutaj słyszę głos, że jakiś kosz z przodu. To jest ten ból, że Indie są przepiękne, ale to zanieczyszczenie środowiska jest niewyobrażalne. Szkoda, szkoda. Po prostu tylko westchnienie. No nic, ja nie będę dokładać swoich śmieci. Szukamy kosza. No właśnie, udało się znaleźć kosza na śmieci i wyrzucam do kosza w Indiach. Sukces! I oto, proszę Państwa, dochodzimy do głównej atrakcji Janam. Rio de Janeiro, Świebodzin oraz Janam. Incredible. Jest ładnie. Jest ślicznie. Jesteśmy aktualnie na Górze Wybaczenia. No. No. Rewelacyjnie. Piękna kapliczka pod spodem, aniołki na gołębiach, i bardzo... klimatyzacja w środku w grocie. Jeżeli 2000 lat temu też były klimy w grotach, to było całkiem spoko. Artur ma coś do powiedzenia. Nie, ja podziękuję. Nie teraz. Nie. Dobrze, on będzie tylko tańczył. Ale posąg jest naprawdę. Co my tu mamy? Krowy. Krowy. To nie krowy, chłopie, to bawoły. Bawoły, bawolice. A tu dookoła mamy palmy, palmy, woda. Ulubiony temat Sylki, wyjazd 2017, pola ryżowe, woda, palmy, zielono, jeszcze raz, więc tak, zielono, ona też zielony. Jeszcze trochę i nas w psychiatryku zamkną. zielony kolor. Relaks, no, naładowanie się na nowe. O, pięknie. Cudnie. O kurczę, szkoda, że was tu nie ma. Pięknie. Cudnie.